Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku zastanawiamy się, czy uda nam się spowolnić starzenie. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Ja nazywam się Kasper Kalinowski, a Państwa i moim gościem jest doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Wojdacz, profesor Uniwersytetu Varus w Danii, kierownik samodzielnej pracowni epigenetyki klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz stypendysta NAWY. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana i jednocześnie dziękuję za zaproszenie. To jest odwieczne marzenie ludzkości od starożytności. Całkiem niedawno Jeff Bezos powołał taki startup, który nazwał Altos Lab i na spotkaniu założycielskim Altos Labs starość określił jako choroba. Środki, techniki, medycyna, idzie naprzód, marzenie się nie zmienia. Ale czy obecnie spowolnienie procesów starzenia się to rzeczywiście kwestia najbliższych kilku lat? Tak, spowolnienie starości działo się przez ostatnie lata. Najlepszym efektem tego, widocznym efektem tego jest to, że po prostu żyjemy dłużej. Postęp medycyny miał zasadnicze znaczenie dla wydłużenia życia ludzkiego, no ale i też jak żyjemy, nasz styl życia też niewątpliwie przyczynił się do spowolnienia procesów starzenia. Tutaj też należy się zastanowić, jak definiujemy starość. Jeśli definiujemy starość jako schorowanych ludzi żyjących przez wiele lat, no to w tym momencie jesteśmy w stanie już bardzo, bardzo efektywnie zapewnić ludziom zdrową starość, czyli żyjemy w zasadzie w pełni sił wiele lat na emeryturze, albo nawet pracując w zaawansowanym wieku. Więc spowolnienie starości jest faktem, tylko że stajemy się coraz bardziej efektywni w robieniu tego. Ta efektywność to jest wielowątkowy temat, bo takie badania to są prowadzone na wielu obszarach. Wiele grup badawczych tym się zajmuje, to nie muszą być startupy za wielkie pieniądze. I jakie kierunki badań wydają się panu najbardziej obiecujące? Co może przynieść po prostu efekt wymierny? Trudno mi być obiektywnym co do kierunków, no bo ja zajmuję się epigenetyką od początku mojej kariery naukowej, więc jestem adwokatem tej dziedziny. No ale wie pan, jakby na to nie spojrzeć, no żyjemy wiele lat, a DNA w naszych komórkach, materiał genetyczny nie zmienia się. Ono nie mutuje, utrzymuje się dokładnie takie samo. Więc jeśli chodzi o genetyczne podstawy procesu starzenia, to one po prostu są. Rodzimy się z takimi, a nie innymi i nie ma się tu z czym nie zgadzać po prostu. No ale okazuje się, że ludzie żyjemy coraz dłużej, więc jest coś, co moduluje to DNA, jest jakiś inny czynnik. I tutaj zaczynamy mówić o epigenetyce, czyli wpływie środowiska na DNA. I to możemy, wpływ środowiska możemy modulować. Nasze wybory życiowe, nasz styl życia, to możemy zmieniać. I efektywnie przez te zmiany, które można nawet nazwać interwencją, wydłużać życie i jakość życia polepszać. Więc jeśli chodzi o kluczowe badania w aspekcie długowieczności, zdrowego starzenia się, to niewątpliwie są to badania epigenetyczne. A jak mielibyśmy wyjaśnić komuś, kto nie miał z tym styczności, czym jest ta epigenetyka? W jaki sposób dokładnie poznanie mechanizmów epigenetycznych może się przyczynić, że może kiedyś spowolnimy procesy starzenia się organizmu? Najłatwiej to tak tłumaczyć. Jak wiemy, Chopin napisał swoje dzieło na fortepian czy na całą orkiestrę. Teraz mamy konkurs chopinowski i każdy gra to trochę inaczej. Każdy z tych utalentowanych pianistów czy muzyków, tak dzieje się z każdym utworem muzycznym, zagra go troszkę inaczej. Więc generalnie mamy dokładnie taki sam zestaw nut, ale może on być inaczej zagrany. Dokładnie tak jest z epigenetyką. Każdy rodzi się z
jednym zestawem genów, jednym materiałem genetycznym. A w ciągu rozwoju powstaje bardzo skomplikowany organizm człowieka, który ma ponad 200 różnych typów tkanek. Więc jedna matryca, jedne nuty czytane są na ponad 200 różnych sposobów, a to, jak one są czytane, te mechanizmy, które regulują to, jak czytane jest DNA, jak czytane są geny, to właśnie epigenetyka. Teraz, dlaczego mówimy o wielkim potencjale epigenetyki? Więc to, jak czytane są te nuty, nie tylko prowadzi do powstania bardzo skomplikowanego organizmu, ale w tym samym czasie sposób czytania, czyli mechanizmy epigenetycznej regulacji genów, mogą być modulowane przez środowisko. I teraz otwiera to możliwość dostosowywania się do pewnego stopnia fizjologii komórki do środowiska. I może to być niwelowanie złych procesów i komórka generalnie będzie odporna na pewne rzeczy i będzie bardzo dobrze funkcjonowała, ale może się też tak stać, że te procesy całkowicie zostaną zaburzone i tu mówimy o powstaniu choroby, takiej choroby na przykład nowotworowej. Więc jeśli chodzi o epigenetykę, generalnie to tak bym ją wyjaśnił. Czy możemy powiedzieć, że każdy z nas ma w kalendarzu jakiś wiek? Kiedyś się urodził. Może w Azji się liczy go inaczej, to nie jest ważne. Określamy go jako wiek chronologiczny. I czy ten wiek chronologiczny, nasza metryka, może się nie pokrywać z epigenetycznym? Absolutnie tak jest. Przez lata nauczyliśmy się liczyć wiek epigenetyczny, czyli ten wiek, który możemy określić na podstawie tego, jak zaburzone zostały mechanizmy epigenetyczne w komórce przez środowisko, przez nasze wybory życiowe. Co okazało się, że bardzo często ten wiek jest inny, pokazuje, że specyficzna osoba jest starsza niż jej metryka. Znaczy to tylko tyle, że mechanizmy epigenetyczne, środowisko, w którym ta osoba żyła, życiowe wybory tej osoby, do jakiegoś stopnia miały efekt, negatywny efekt na właśnie zegar epigenetyczny. I prosty wniosek z tego, skoro wiek epigenetyczny nie zgadza się z wiekiem tym chronologicznym, ta osoba starzeje się po prostu szybciej, niż zostało to zapisane w genach, bo wiek chronologiczny to po prostu nasze geny. A co poza tymi genami przyspiesza procesy starzenia się? Jakie zachowania? Czy w jaki sposób przeciętny człowiek, który nie dysponuje olbrzymim kapitałem, może wpływać na to, żeby ten proces spowalniać? To jest wiedza powszechna. Wiemy, że jak się zdrowo odżywiamy, jak żyjemy aktywnie, żyjemy dłużej, żyjemy zdrowiej. Pewne choroby u nas nie występują. Prawdopodobieństwo pewnych chorób u osób aktywnych, zdrowo odżywiających się jest bardzo małe. Więc tu już sami do dziś intuitywnie wiemy, jak wpływać na ten wiek epigenetyczny. Co się dzieje teraz? Badania naukowe pozwalają nam coraz bardziej precyzyjnie identyfikować, co dokładnie i jak wpływa na wiek epigenetyczny i jak zidentyfikujemy ten czynnik, to otwiera to nam możliwość interwencji, którym może być po prostu usunięcie tego czynnika, czy pewna rekomendacja stylu życia, czy nawet pewien lek, który będzie niwelował negatywny wpływ tego właśnie czynnika. Więc dużo wiemy, intuitywnie każdy człowiek wie, wydaje mi się, że należy zdrowo żyć, ale gdzie nauka teraz idzie, to identyfikacja specyficznych mechanizmów, podłoża specyficznych chorób i identyfikacja czynników, które powodują te choroby i następnie zaplanowanie interwencji, które usuną negatywne działanie czynnika na epigenetyczny, biologiczny zegar człowieka. Tkwi w tym na pewno jakiś olbrzymi potencjał, być może droga do odmładzania organizmu wcale nie jest taka długa, ale epigenetyka wiąże się również z takim kolejnym fascynującym obszarem, który na pewno ułatwi nam życie, być może skutecznie je również wydłuży. I to jest medycyna spersonalizowana, o której pan kilkukrotnie wspominał. Na czym polega
powiązanie między epigenetyką i idea medycyny spersonalizowanej. Od lat zajmuję się spersonalizowaną medycyną. Ja często opisuję to tak, że generujemy gigabajty danych, testów diagnostycznych i parametrów organizmu, a później próbujemy wymyśleć, co specyficznej osobie jest. Wzięło się to z bardzo prostego powodu. Ja historycznie zajmuję się onkologią i my wiemy dokładnie w onkologii, zresztą w innych chorobach tak samo, że na pewnych ludzi z dokładnie takim samym obrazem klinicznym choroby pewne leki działają, a inne nie. Więc dlaczego tak się dzieje? I to był początek spersonalizowanej medycyny. Więc jeśli pewne leki na pewne osoby działają, albo działają efektywniej, albo mniej efektywniej, to należy poznać przyczynę tego. A poznanie przyczyny tego to właśnie spersonalizowana medycyna. Jak znajdziemy przyczynę tego, że ten lek będzie bardzo efektywny dla tego pacjenta z tą chorobą, a nie będzie działał u innego pacjenta z inną chorobą, to dostosujemy leczenie właśnie do pacjenta i to personalna medycyna. Czy obecną medycynę możemy przyrównać do metody prób i błędów? Medycynę niespersonalizowaną, jakaś terapia nie jest skuteczna, nie znamy przyczyn, wdrażamy kolejną i tak do skutku. Niektórzy właśnie to tak określają, jako medycynę prób i błędów, a sytuację takim game changerem będzie dopiero medycyna spersonalizowana. Ja nie zgodziłbym się z tezą, że medycyna jest metodą prób i błędów. To, że zmieniamy leczenie pacjentowi, jest ściśle określone. My zmieniamy go z pewnych powodów i tylko w określonych sytuacjach. To, że nie wiemy, dlaczego mamy zmienić to leczenie, bo ono po prostu nie działa, no to tu jest ten całe wyzwanie personalnej medycyny, to po to, żeby znaleźć ten powód, dlaczego musimy zmieniać to leczenie na inne, bo ono przestaje działać. W wielu wypadkach znamy już ten powód, bo medycyna personalna kwitnie, rozwija się i w wielu, wielu chorobach już wiemy, dlaczego musimy zmieniać leczenie, a nawet więcej, wiemy, że leczenie będzie działało u pewnych pacjentów, a niektórych nie. Oczywiście to ogromna nauka, ogromna ilość chorób, ogromna ilość ludzi chorujących, ponieważ ludzie mogą zawsze dostawać jednej choroby, powiedzmy cukrzycy typu B, ale podłoże tej cukrzycy jest zasadniczo inne. Więc to, że leczenie działa u jednych osób, a nie drugich, może być spowodowane to, jak ci ludzie żyli wcześniej. I znowu następne pytania dla medycyny spersonalizowanej, żeby na początku, już przed leczeniem, przewidzieć, zbadać, zrobić test, który da nam wybór i powie od samego początku, że ten pacjent na tym leczeniu nie powinien być, a na inny powinien dostać inne alternatywne leczenie. Pewnie wielu ludzi słyszało ostatnimi czasy o czymś takim jak PARP inhibitors w leczeniu raka jajnika i teraz już w leczeniu także innych chorób. Jest tak, że dokładnie wiemy dziś już na podstawie pewnych badań klinicznych, które umożliwiły wprowadzenie tego bardzo drogiego leczenia, które kosztuje ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie, które pacjentki z rakiem jajnika odpowiedzą na to leczenie. I tu mamy to ten sukces personalnej medycyny. To właśnie jeden z tych sukcesów, że jesteśmy w stanie to przewidzieć. Tak samo w pewnym typie guzów mózgu jesteśmy w stanie przewidzieć, czy pacjenta możemy pewnym leczeniem leczyć, czy musimy szukać alternatywy do tego leczenia. Więc personalna medycyna dzieje się już, tylko musimy ją zacząć dyskutować w specyficznej sytuacji do specyficznej choroby, gdyż każda jednostka chorobowa, a więcej każdy człowiek, który zachoruje na pewną chorobę, wymaga personalnego podejścia. Dlatego wszystko musimy sprowadzić do tej specyficznej sytuacji, ale personalna medycyna już święci bardzo, bardzo duże sukcesy. No to też jest bez wątpienia podejście, które wydłuży nam to życie. Tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz spersonalizowanej medycyny, że leczenia stają się coraz droższe. I szczególnie w systemach zdrowotnych fundowanych z publicznych pieniędzy, takich jak polski, czy na przykład duński, generalnie europejskie systemy zdrowotne, nie są w stanie sobie pozwolić na tą metodę prób i błędów,
o której pan wcześniej wspominał, bo nie stać nas wszystkich leczyć i próbować, czy leczenie będzie działało. I tu wielki potencjał spersonalizowanej medycyny jest dla całości systemu zdrowotnego, gdyż pozwoli na pewne oszczędności, na duże oszczędności. W momencie, gdy będziemy wiedzieli, które leczenia, drogie leczenia, przepisywać którym pacjentom, a u których nie powinniśmy tego robić. No właśnie, na koniec może poruszmy wątek finansowo-ekonomiczny, albowiem przy okazji odmiennego wątku tego marzenia ludzkości o nieśmiertelności i snów Doliny Krzemowej, tych setek startupów, które mają nas uczynić nieśmiertelnymi. Metody są różne, ale abstrahując od tego, wiele osób wnosi taki argument, że nawet spowalnianie procesów starzenia się będzie usługą niezwykle drogą. Czyli będziemy mieć jakiś kolejny podział społeczny i będziemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy te nierówności w zakresie dostępu do jakiejś usługi się nasilą. Ale w przypadku medycyny spersonalizowanej czy epigenetyki, która nam pozwoli zrozumieć starzenie się i je spowalniać, chyba nam to nie grozi. Zgodziłby się pan? Zgadzam się. Oczywiście będą pewne procedury, pewne interwencje, które będą drogie. Tak jest w każdej jednostce chorobowej, tak generalnie jest w medycynie. Ale w epigenetyce, jeśli sprowadzamy medycynę personalną do epigenetyki i jeśli sprowadzamy wydłużanie życia i to zdrowe życie, ja bym nawet nie mówił tutaj o wydłużaniu życia. Długość życia jest zapisana w genach. Ale o zdrowym starzeniu się, byle jak najdłużej by żyć w pełnym zdrowiu i cieszyć się życiem, no tutaj mamy tą kluczową epigenetykę i wiemy już dziś, że prowadząc zdrowy tryb życia, ruch, specyficzne rekomendacje dietetyczne, sami dziś, jutro możemy zacząć wpływać na jakość naszej starości, na zdrowe starzenie się, bez żadnych nakładów finansowych, oprócz wykupienia członkostwa na siłowni, czy kupienia butów do biegania, albo kupowania pewnych produktów w sklepach. Więc sami możemy tu już interweniować. Co do specyficznych interwencji w specyficznych chorobach, wie pan, znowu nie możemy generalizować tutaj. Będą pewne jednostki chorobowe i wydłużenie życia, czy wydłużenie zdrowej jakości życia w pewnych sytuacjach będzie kosztowało. No ale proszę pana, jak generalnie większość, zasadnicza większość społeczeństwa będzie się zdrowo starzała i nie będzie potrzebowała żadnej nakładu finansowego ze systemu zdrowotnego na przykład, czy nawet z prywatnych funduszy po to, żeby się zdrowo starzeć, no to chyba będzie nas stać na interwencje w tych mniejszości przypadków, interwencję płaconą ze systemu zdrowotnego, czy nawet środków prywatnych, by ci ludzie, u których jest potrzebna pewna interwencja, by zdrowo się starzeli, mogli zdrowo się starzeć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Wojdacz. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Kasper Kalinowski. Do usłyszenia. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.